Przykład dzisiejszego patrona, świętego Maksymiliana, jest dla nas znakiem, zarówno dla wierzących, jak i niewierzących, że dla Boga poświęcić warto wszystko, nawet swoje własne życie. Jest to znak też przywiązania do Boga, znak przymierza z Bogiem. I mówi się też, że krew męczenników jest zasiewem wiary, że to podsyca naszą wiarę, często słabą. Dzisiejszy cytat, który mnie dotyka, to jest z Księgi Jozuego 24:24. Łatwo zapamiętać te sigla. 2 razy 24. Panu Bogu naszemu chcemy służyć i Jego słuchać będziemy. Są to słowa, które Izrael wypowiada po tej zachęcie Jozuego do tego, by trwać w przymierzu z Bogiem, przymierzu, które zawarli przodkowie Izraela. Dzisiaj, kiedy nagrywam ten filmik, to gram na jubileuszu 50-lecia małżeństwa. Zawsze takie msze święte, jubileuszowe są dla mnie, dotykają mnie, są bardzo piękne. Powiedziałbym nawet, że są piękniejsze aniżeli śluby małżeńskie, dlatego że pokazują, jak Bóg jest wierny i jak można być wiernym Panu Bogu przez wiele, wiele lat. Ci, którzy są małżonkami, to możecie śmiało powiedzieć, że przechodzi się przez wiele, wiele trudności w małżeństwie. Ci, którzy podejmują się jakiegoś innego dzieła, innego powołania, mogą również powiedzieć, że przechodzi się przez wiele, wiele lat, przez wiele różnych ścieżek, łagodnych i tych ciernistych. I ta wierność Panu Bogu jest oznaką naszej miłości i odpowiedzią na Jego miłość. I te msze święte jubileuszowe, czy też nasze takie ponawianie aktu oddania się Bogu, to jest dla nas. To jest znak dla nas, abyśmy nie zapominali, kto tu jest wierniejszy, kto tu jest potężniejszy od naszych słabości, od naszych tułaczek przez cierniste drogi, że Bóg jest wierny. Więc jubileusze, ale też właśnie odnowienie przymierza jest dla nas powodem do dziękczynienia. Jest powodem do wzniesienia pieśni uwielbienia, że Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś mi wierny. Przez Twój znak wierności ja jestem zapalony i zmotywowany, by być wierny w stosunku do Ciebie, czy też do tej drugiej osoby, z którą wiąże mnie ślub. Więc dzisiaj, kiedy czytamy tę historię z Księgi Jozuego, zastanów się nad tym, jaki Ty jesteś w tej wierności Panu Bogu i co przeszkadza Ci w tej wierności, gdzie podwija się Tobie przysłowiowo ta noga i gdzie nie możesz iść po prostu takim wyprostowanym przez życie, pełnym, oddychając pełną piersią, jak to się mówi. A Jezus jest, ten dzisiejszy obraz Jezusa, który błogosławi dzieci, też mnie dotyka, że Jezus mimo wszystko dotyka nas i myślę, że w tym obrazie małych dzieci z dzisiejszej Ewangelii możemy się wszyscy odnaleźć, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Ojca w niebie, więc niech to nas podtrzymuje, że mimo wszystko Jezus bierze nas na swoje kolana, bierze nas blisko siebie i chce nas przytulić, pogłaskać i powiedzieć: oj, dziecko, dziecko, wiele za Tobą, ale i też wiele przed Tobą, razem pójdziemy. Duchu Święty, dziękuję Ci za to dzisiejsze słowo, które mnie pokrzepia. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że Jezus pokazuje mi siebie jako tego, który mnie podnosi na duchu, który jak dziecko przytula mnie. I chcę dzisiaj za ludem wybranym powiedzieć, że tylko Bogu chcemy służyć, że tylko Tobie, Duchu Święty, chcemy służyć i Twojego głosu chcemy słuchać. Pomimo wszystko, chcemy odnowić to przymierze dzisiaj. W swojej modlitwie osobistej chcę powiedzieć: tylko Ty jesteś Panem, tylko Ty jesteś Bogiem. Przyjdź, Duchu Święty, i podsycaj we mnie to pragnienie kroczenia tylko z Tobą, w Tobie i dla Ciebie. Niech nic i nikt nie odtrąci mnie od tej miłości. I pomóż mi być wiernym. Duchu Święty, przyjdź. A więc dzisiaj w komentarzach, moi drodzy, zachęcam, aby zapisać
co jest dla mnie taką trochę kulą u nogi, co mi przeszkadza w tym takim pięknym dojściu, podejściu do Boga i przechodzeniu przez życie z Bogiem. Jeżeli chcesz, możesz to oddać w komentarzu, pomodlimy się. Co jest taką trudnością? Zastanów się. Może to być trochę osobiste, ale niesiemy wszyscy różne krzyże i możemy się też tym podzielić. A aktem strzelistym niech będzie: Jezu, weź mnie w swoje ramiona. Tak jak to dziecko. Jezu, jak te dzieci. Jezu, weź mnie w swoje ramiona. Do zobaczenia w kolejnych rozważeniach. Trzymajmy się Jezusa. I do zobaczenia z Bogiem.